Znowu ta Sega. Odpalaj się, Sega Saturnie. Już będziecie mieli pewnie skojarzenia z Sega ta Sanshiro, kurde. Tak dzisiaj z Patrykiem właśnie parodywaliśmy trochę. No i witajcie w gameplayu nagrywanym pomiędzy 2012 a 2013. Wszystko gałeczką się robi. Dobra. Dzisiaj pokażę wam specjalny level, ponieważ on jest mega zajebisty. Mówiłem wam właśnie w let's playu moim Sonic 3 Blast na Mega Drive'a, że właśnie Special Stage na Saturna jest najlepszy, więc wam go właśnie pokażę. Żebyście mieli dowód na to, że no ta wersja jest nawet świetna. Ale i tak Mega Drive rządzi. Jedziemy. Wiem, że mam pierścienie. Wszystko jak widzicie tutaj troszeczkę kosmetycznie, oprawa graficzna ulepszona, ale jednak i tak pikseloza na maksa. Wiem, Kasper, nie śmiej się. Soundtrack totalnie odświeżony, wiadomo. Płyta CD, więc nowe możliwości. O kurde. Muszę zebrać 50 pierścieni, jak to było właśnie w wersji Mega Drive'owej, tu się nic nie zmienia. Tutaj wiem, że jest ten. B. Kurde. Dobra. Jest godzina 23.55, za 5 minut będzie nowy 2013 rok, 1 stycznia. O, już mam specjalny level do zgarnięcia. O kurde. Traf w tą armatę. Yeah. Strzelamy. No i fajnie. Knuckles, siema. No i dobra, jedziemy. I pewnie loading, tak jak w stylu Sonic 06. Właśnie po nowym roku, gdzieś tak 2 stycznia czy 3, dam radę wstawić filmik o błędach Sonica 06, bo są niepowtarzalne. Bo żadna gra Sonica nie ma tak tych błędów. No dobra. Więc mamy specjalny level. Może was odstraszyć pikselozą, jeżeli jesteście widzami gdzieś tak już z drugiej połowy lat 90., ale to właśnie jest gra z drugiej połowy lat 90. Więc nie wiem. Ja to odbieram jako normalkę. Wow. Już fajerwerki tam nieźle dają czadu. Kacper powiedział frajerwerki, a więc już dobił mnie i Patryka. Ten Sonic się patrzy na mnie, jakby chciał mnie zjeść. O shit. Jeszcze 3 minuty! O fuck. Lol wytyfy. Ścina była. Dawaj. Jeszcze tu będzie pewnie. Pięknie. O kurde. Uii. O kurde, dobra. I tak już mam dużo pierścieni. A więc macie dowód na to, że specjalny level jest bardzo... bardzo czaderski. I szmaragdzik też jest spoko. Możecie być nawet pewni, że Sega Saturn ma lepszą grafikę od PlayStation, bo tam, gdybyście odpalili grafikę na full detalach, to byłoby koszmarnie, a tutaj jest nawet przyzwoicie. No i odliczają się punkciska i zdobyłem jakieś 23 tysiące. No i ten napis, który przez wielu graczy w Saturnie grający mieli takie, o właśnie, doświadczenie. Jeszcze mogła jakaś grać muzyczka, czy coś w tym rodzaju, ale widzicie, nic nie ma. No i znowu mapa się pojawi. A nie, jednak nie. Pomyliłem się. Dobra, nie wiem jak to będzie jeszcze dalej z tym, chyba rozwalę wszystkie te roboty tutaj. W tej części, pokażę wam jak to ogólnie wygląda. Już mi nieźle idzie. No dobra, tu już skopałem. O kurde. I pamiętajcie,
tej grze nie ma save'ów w ogóle, więc jeżeli zaczniecie od nowa, to bądźcie skazani na to, że jeżeli wyłączycie konsolę, to dupa. Nawet karty pamięci do Saturna wam nic nie pomogą. Niestety. Wow. O, już minuta. Niecała. To 2013. Trzeba będzie przywitać Sega Saturnem. Patryk, jak będzie północ, to śpiewamy tą piosenkę Sega to Sanshiro. Jakoś tak spróbujemy zaimitować. No. Nie wiem, czy odliczanie zrobię, raczej chyba wątpię. Lajki. Czekajcie, przyspieszonko. Jedziesz. Reach for the stars. No i widać, że na komputerze Patryka mamy już godzinę 0. Pierwszy stycznia 2013. Więc udanego nowego roku i tutaj właśnie dalej na przyspieszeniu jadę. Jeszcze chyba jeden gdzieś będzie. Dawaj, Sonic. Widzisz? Powitaj Sega Saturna. O, siema. Czekajcie. A, jednak nie sfailowałem w tym roku. Jeszcze! Dobra. A więc o godzinie 00:00 1 stycznia 2013 ukończyłem pierwszy level, pierwszy akt na wersji Sega Saturn. I tego już właściwie nie odwrócimy, bo... a tu się da w ogóle zapisywać w tym emulatorze? Tak, tu coś jest. State safe. Dobre, co? No dobra, więc to była... nie, dobrze będzie. To była gra pod tytułem Sonic 3D Blast na Saturna. Jeszcze może wypróbujemy Sonic Jam, jeżeli damy radę. I jedna zaleta w tej grze. Podoba mi się zmienny soundtrack w tej grze. Więc do zobaczenia, jeżeli pożegnamy 2012 i witamy 2013.